dziękuję za to i zapraszam cały czas do oddania krwi. Jeśli tylko możecie, jeśli zdrowie pozwala Państwu, to zapraszam do punktu w Sokółce, do Centrum Krwiodawstwa w Białymstoku. A chciałam też powiedzieć, że za tydzień oddajemy do użytku nowy ambulans i będziemy mogli u Państwa gościć jeszcze częściej. Należycie do najlepszej Superligi. Z tego tytułu chciałbym Wam wszystkim i Waszym rodzinom pogratulować i od siebie podziękować za to, że powiatowy zarząd Polskiego Czerwonego Krzyża bardzo prężnie działa, funkcjonuje. To dzięki Wam. Dzisiejsza uroczystość Dzień Honorowego Krwiodawstwa jest okazją do wyrażenia uznania dla oddziału rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Sokółce za działalność na rzecz honorowego krwiodawstwa oraz przekazania podziękowań wszystkim krwiodawcom za oddaną krew, dar życia niezastąpiony i niezbędny w leczeniu wielu ofiar wypadków i przewlekle chorych. Pełnię funkcję już 6 rok, a spotykam się po raz pierwszy, ale jakże miło spotkać Państwa, takie osoby, które właśnie wspierają i pomagają tym wszystkim, którym ten lek, ten dar jest czasami potrzebny. Oby było takich przypadków najmniej, ale wiemy, że życie jest tak skonstruowane, że nie unikniemy tego. Stąd też chylę czoła dla Państwa, dziękując tutaj Panu Prezesowi za to wielkie zaangażowanie i organizację Polskiego Czerwonego Krzyża tutaj w Sokółce, organizację między innymi tego typu imprez. One są bardzo potrzebne. Ze względu na uroczystość, dzisiaj w piątek można spożywać pokarmy mięsne, jest zwolniony, jesteśmy na jego, jesteśmy na terenie jego parafii, także wszystkim życzę smacznego. Pan burmistrz twierdzi, że pan Jeziejko tak mówi, ciąg Jeziejko. Tak jest, ja życzę wszystkim smacznego i wesołych zabawek.